Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zwiedzimy sobie takie opuszczone gospodarstwo blisko głównej ulicy. Widzicie, tutaj już znajduje się droga. I mamy tutaj do zwiedzenia pomieszczenie gospodarcze, domek. I tam prawdopodobnie widziałem drugi domek za tym. I kolejne pomieszczenie gospodarcze, taka wielka stodoła, także może zacznijmy najpierw od tej stodoły. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Jesteśmy w stodole. Ciekawa taka ściana pleciona. Bardzo rzadko się widuje z takim stylem. Ogólnie gospodarstwo jest w takim miejscu bardzo zarośniętym przez różne rośliny. W tej stodole nie ma prawie nic zachowanego, oprócz samej stodoły, trochę słomy, no i tych ciekawych plecionych ścian. Zaraz zobaczymy z tej strony. O. Obok stodoły taki daszek. O, tam jakiś ptak sobie gniazdo zrobił. Jeszcze drabiny tutaj wiszą. Przejdźmy tym ciekawym korytarzem do naszego domku. Normalnie czuję się tu jak w dżungli. Domek już jest w nieco gorszym stanie, dach jest częściowo położony. Mam nadzieję, że będzie wejście do środka. Tutaj mamy kratę na oknie, także tędy się nie dostaniemy. Zobaczmy dalej. No i chyba niestety wejścia do tego domku nie będzie. Wspominałem o dwóch domkach. Tu za tymi krzakami jest jeszcze jeden. I tu też chyba pomieszczenie gospodarcze, taka stodoła. Ale tam podejdziemy za chwilę, bo nie zwiedziliśmy jeszcze pomieszczenia gospodarczego. Jednego z pomieszczeń gospodarczych, które znajduje się tam. I bezpieczniej będzie przejść tyłem tego domku. Ale sprawdzę najpierw, czy są otwarte drzwi tutaj. Niestety z tego co widzę, drzwi są zamknięte, także chyba nie będzie wstępu do tego domku. Zobaczcie, kolejny samochód przejeżdża. Dobra, udaję się teraz do tego pomieszczenia gospodarczego. No tutaj mieliśmy studnię. Jeszcze jest woda. A nasz cel tam. Zaczyna padać deszcz. Także idźmy jak najszybciej. Okej, jesteśmy przed wejściem do tego pomieszczenia gospodarczego. Wejdźmy do środka. Z tego co widzę, mogła być to
stajnia. Na ścianie jeszcze łańcuchy powieszane. Tu mamy jeden, drugi. Także być może trzymano tu krowy. Takie betonowe koryto, być może na wodę. Tutaj mamy kolejne kolucha i łańcuchy. Dach w sumie nie wygląda najgorzej. Wszystko pokryte starą dachówką. Jest tu jeszcze obok takie małe pomieszczonko. Jest okienko, możemy zajrzeć. A tutaj chlewki. Były też wejścia osobne. Także to pomieszczenie mamy zwiedzone. Przejdźmy teraz do domku, który widzieliśmy wcześniej. Niestety ten jest zamknięty, nie ma wejścia, także ruszamy. Miałem zacząć od domku, ale zaczniemy sobie od stodoły. Jesteśmy przed wejściem. Widzę, że drzwi są uchylone. Także idziemy. Oczywiście poruszając się po takich krzakach trzeba uważać. Nie wiadomo, co mamy pod nogami. Może to być nawet jakaś stara, zawalona studnia, do której można wpaść. O kurde. To już jestem zaskoczony, powiem wam. Tędy będzie ciężko się dostać, tam są drzwi uchylone, ale już widzę dużo starych i ciekawych artefaktów konnych. Przejdźmy z drugiej strony. Jesteśmy w środku. Zobaczmy najpierw na prawo, bo tu mnie zastanawia pewna rzecz. Sami zobaczcie, krzyż taki. Także mam nadzieję, że nie stąpam tutaj po czyimś grobie. Okej, tam na górze są jakieś skrzynie. Z tego co widzę, to już jakaś roślinność się tam wdarła. O, pióra, bażancie. Także może tu gdzieś sobie gniazdują bażanty. Ogólnie miejsce jest strasznie zarośnięte z zewnątrz. Już wspominałem, że czuję się, jakbym poruszał się po dżungli, bynajmniej. Zobaczmy na ten zachowany sprzęt konny. Tutaj mamy takie wyradełko i takie wielkie jakby grabie, ale nie są to grabie, a są to wydaje mi się brona takie. No i sami zobaczcie, to wszystko gnije już. Dachu nie ma, bo się ta część akurat zawaliła i to akurat ta część, gdzie znajduje się ten sprzęt. A tu rower jeszcze mamy jakiś. Luśnia, to chyba luśnia jest. O, stary rower, bez kół, bez niczego. Nie wiem, jaki to jest, wigry czy coś takiego. Ale zobaczcie na to. Stare sanie też już zaczynają gnić. Chociaż w tym miejscu dach nieco lepiej zachowany. Fajnie się to prezentuje, naprawdę. Z ciekawszych rzeczy jeszcze, no to mamy tutaj starą taczkę drewnianą i chyba nawet drewniane koło kiedyś w nim było, bo jak widzimy, koła już nie ma. A nie, jest tutaj metalowe koło. Prawdopodobnie właśnie
od tych taczek. Na ścianie koło z roweru trochę starego ogrodzenia. No i w sumie tyle, także udajemy się do ostatniego z pomieszczeń. Otóż do tamtego domku, którego raczej nie widać na tym kadrze. Dotarliśmy do domku. Jak widzimy, stan nie jest najlepszy. Dach już jest zawalony częściowo. Ja zaryzykuję, aby wejść do środka. Mamy tutaj otwarte okno. Oczywiście będę uważał, poruszając się tutaj. No ale czegoś nie robi dla eksploracji. Lecimy. Jakoś udało się wedrzeć do środka. Tu mamy pomieszczenie, którego nie mogę rozpoznać, czy to była kuchnia, czy coś innego. Belka stropowa zleciała na dół. Tam mamy stolik i szafka. Pod spodem coś tutaj zalega, ale nie ruszamy nic. Wejdźmy do środka domku. Tutaj mamy jakby główny korytarzyk, główne wejście. Zobaczcie, jak ten dach, ten strop się prezentuje. Nad nami wisi spora ilość dachówek. Ostatnie momenty, można powiedzieć, tego domu. Także może i ostatnie osoby, które w nim przebywają. Jest to pomieszczenie, do którego nie wchodzę, bo jak sami wiecie, jeszcze chcę żyć. Jest stolik, na stoliku liście. Ściółka przedzierająca się już pewnie od kilku lat do środka. Licznika nie ma, ale mamy tu lepiej zachowane pomieszczenia. No można powiedzieć, że lepiej. Są nawet jakieś meble. Chociaż dach też, strop też zrunął. Tutaj prawdopodobnie piec był z cegły, tak jest. Co ciekawe, na ścianach zachowały się jeszcze obrazy. Tutaj mamy obraz Jezusa. Tutaj Matka Boska, Józef i Mały Jezus. W rogu jest jeszcze takie coś. No i szafa. Zobaczmy na szafę, bo jest ona zapełniona garderobą. Są tutaj gazety. Na szafie zobaczmy, z którego roku. Nie widać tu, z którego roku, a ciężko jest mi przewracać kartki, bo tracę światło. Nie wziąłem panelu oświetleniowego tym razem. Improwizacja, hasło rozwiązane krzyżówki. Który tu może być rok? A jest, 1996. Tutaj zegarki. O, ten fluorescencyjny jeszcze świeci w nocy. Naświetlimy go, zaraz zobaczymy, czy działa. Godzina 3:18. Świeci, patrzcie, jaki fajny bajer. Okej, przejdźmy do tej szafy. Z drugiej strony mamy również drzwiczki. No i zobaczcie, pełno garderoby. Jest tutaj również łóżko. Tynk ze ściany już spoczywa na tym łóżku. Można powiedzieć, kalendarz 99 rok. Nad drzwiami taki obrazek i krzyż. Okej. Na zewnątrz dżungla. A tutaj mamy jeszcze Matkę Boską Częstochowską. Bardzo często się spotykam właśnie
z twarzą odpadniętą. Tym razem tak samo. Pamiętasz, jak byliśmy kiedyś? Taki był obraz i też była twarz odpadnięta, nie? Nie wiem, czy to się odkleja z czasem, czy... Odkleja się chyba, bo to na kleju widać jest. Okej. Okay. Jak widzimy, był tu prąd. Mamy tutaj taką szafkę. Coś nas straszy tutaj. A myślisz, ktoś tu wchodzi? Czy się wali strop? Raczej się wali strop, nie? Też tak myślę. Okej, ruskie jakieś perfumy. Tam mamy jeszcze jedną taką ciekawą. Perfumy jaśmin. Florina. Jakie? Pyta się mleczko stare. Ewedel? Tutaj jest rocznik? Nie ma, nie? Made in Poland. Jest porcelana. Też polska. I list. List ze Stanów. Z Chicago dokładnie. Jest tutaj kredensik taki. Zobaczcie, jeszcze są zachowane takie kieliszki. Typowy PRL. Ogólnie ten dom zatrzymał się na PRL-u, z tego co widzę. Są tu kolejne listy na podłodze. Również jest ich więcej. A nad drzwiami jest taki obraz ślubny. Okej, tutaj mamy ostatnie pomieszczenie i mamy tutaj paczki ze Stanów. Dokładnie z Chicago. W tym pomieszczeniu również szafa. Jest kilka drobnych rzeczy. Tutaj mamy taką starą pompkę. Drewniana beczka. A w środku jeszcze jest maśniczka. Jakieś paczki telegraficzne. Zobaczcie, druga beczka. Tutaj maśniczka kolejna na podłodze się wala. I sporo gazet. Gazeta tutaj jest. Rocznik 95. Na ścianie, takich gwoździach powieszane, tutaj mamy dętki i homonta, uprzęże końskie i opony z roweru prawdopodobnie jakiegoś. Ogólnie fajnie się to prezentuje. Domek zniszczony, nie spodziewałem się, że możemy tutaj spotkać jeszcze w środku tyle ciekawych artefaktów. O, jakaś lampa. Prawdopodobnie od jakiegoś motocyklu. Szafa również zapchana garderobą. I kolejne paczki ze Stanów. Tutaj mamy jeszcze taki żyrandol. Ciekawy. O, i tutaj jest taki sprzęcik ciekawy, też do mielenia mięsa, czy tam różnych innych rzeczy. I kanka. U mnie na to mówiono kawiorka, w innych regionach kanka na mleko. No i w sumie tyle. Na podłodze leży jeszcze sporo leków. Jakaś maść, czy coś takiego. Born Salvi. Czy Sorn Salvi, coś takiego. Także o,
kolejny homon, to na strych to już nie ma po co wchodzić, bo to nie ma za bardzo po co ryzykować. Okej, także to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Taki ciekawy domek. Do drugiego nie udało się wejść, w sumie do tego pierwszego. Pomieszczenia gospodarcze udało się zwiedzić. No i na tym zakończymy dzisiejszą eksplorację, także dziękuję za wytrwanie do końca. Dziękuję za łapeczki. Oczywiście zachęcam do polubienia filmu. Jakiś miły komentarz można wstawić. Motywuje mnie to do dalszej systematycznej pracy. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.